Urząd Dozoru Technicznego stara się być przede wszystkim jednostką nowoczesną. Naszą misją jest dbanie o bezpieczeństwo, wspieranie rozwoju. Tak, i tą maksymą się przez cały czas kierujemy, zarówno w rozwoju państwa, jak i rozwoju własnego, ale też dbanie o bezpieczeństwo swoje i naszych klientów. To, co wydarzyło się ostatnio w Urzędzie Dozoru Technicznego, to przede wszystkim cyfryzacja, bo ta cyfryzacja w dobie pandemii umożliwiła nam zachowanie ciągłości i funkcjonowanie bez żadnych przerw, wykonując inspekcje, wykonując te obowiązki, które nakłada nas prawo. I także wykonując te czynności, które oczekują nasi klienci. Drugą rzeczą, którą rozwinęliśmy w ostatnim czasie, to przede wszystkim potencjał laboratoryjny, po to, żeby w sposób nowoczesny, spełniając oczekiwania naszych klientów, wykonywać tak czynności dozoru technicznego, aby nie bezprzerwowo dbać o bezpieczeństwo funkcjonowanie urządzeń technicznych, te, które objęte są dozorem technicznym. To udało się wdrożyć i dzięki temu możemy dzisiaj bez żadnych przerw w sposób nowoczesny wykonywać nasze obowiązki. Kolejną rzeczą to jest zmiana struktury. To, że myśmy zintegrowali się, wprowadziliśmy taką linową strukturę i dzięki temu szybko, sprawnie możemy podejmować decyzje i też dzięki temu zachowaliśmy ciągłość działania, zachowaliśmy sprawność działania w tych ciężkich czasach pandemicznych. Jeżeli chodzi o Urząd Dozoru Technicznego, to już od dłuższego czasu przygotowujemy się, jesteśmy jakby w takiej gotowości bojowej po to, żeby rzeczywiście to wyzwanie, o którym każdy inżynier dzisiaj w Polsce, inżynier energetyk marzy, żeby ta energetyka atomowa wreszcie w Polsce powstała. Także w szeregach dozoru technicznego my do tego się od wielu lat przygotowujemy. Na dzień dzisiejszy około 30 inspektorów skończyło studia w zakresie energetyki atomowej, a teraz obecnie, w tej chwili, trzech naszych kolegów odbywa staż w Stanach Zjednoczonych, gdzie zapoznają się z tymi najnowocześniejszymi technologiami, ale także z całą procedurą związaną z odbiorem bloku atomowego i szkolą się w nadzorze atomowym Stanów Zjednoczonych. To powoduje, że te kompetencje z roku na rok wzrastają. Zmierzamy do tego, żeby wysłać innych kolegów też w innych miejscach na świecie po to, żeby tą wiedzę w zakresie bloków jądrowych zdobyć, ale także kolejni inspektorzy będą w tym zakresie szkoleni. Budujemy nasze kompetencje. Uważam, że te kompetencje są duże. Także z tego względu, że my poprzednio już na przykład byliśmy zaangażowani w zatwierdzenie i odbiór osłony w elektrowni Olkiluoto. Nasi inspektorzy to odbierali, czyli pewnego rodzaju jakby doświadczenie w tej materii już mamy. Oczywiście nie takie, które mają inne jednostki inspekcyjne, które wykonują te czynności przy blokach jądrowych. Jednocześnie jesteśmy też członkiem TIC Council, to jest organizacja światowa, która zrzesza jednostki inspekcyjne z całego świata. Tam są też te jednostki, które mają doświadczenie w blokach atomowych i to w takich i w rozmowach kuluarowych, ale także w różnych grupach roboczych, komitetach technicznych rozmawiamy na różnego rodzaju tematy, wymieniając się poglądami i czerpiąc z doświadczeń tych jednostek.